Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla polskich rodzin. To jest dzień, w którym możemy wreszcie powiedzieć, że Polska dołącza do tych wszystkich państw, które wiedzą, że mądra polityka prorodzinna jest kwestią racji stanu każdego narodu. Dlaczego przygotowaliśmy ten program? To głos matek i ojców, to głos polskich rodzin, który słyszeliśmy w kampanii wyborczej. Ja pamiętam do dzisiaj, kiedy byłam na spotkaniu na Mazowszu, podeszła do mnie mama i powiedziała mi, że jest matką czworga dzieci, że jej mąż zmarł, że prowadzi gospodarstwo rolne, ma kredyty, których nie jest w stanie spłacić i na utrzymanie swojej rodziny ma 960 zł. Nie skarżyła się, tylko prosiła, żeby nie zapominać o takich jak ona rodzinach, żeby pomóc, bo do tej pory nikt nie słyszał jej głosu. Mówicie dzisiaj państwo o tym, że to wy pomagaliście polskim rodzinom. Ja doceniam każde dobre rozwiązanie, które było wprowadzone. Bo szanowni państwo, rząd, władza polega na tym, żeby w interesie państwa, w interesie narodu kontynuować dobre rozwiązania, ale też, żeby naprawiać to, co zostało popsute przez poprzedników. Ja chciałam dzisiaj bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy włożyli ogromną pracę, żeby ten program przygotować. Chcę podziękować przede wszystkim rodzinom. Tutaj dzisiaj na galerii są przedstawiciele dużych rodzin. To dzięki również ich głosom, dzięki temu, że mogliśmy rozmawiać, spotykać się, powstał projekt ustawy, który 3 września w Józefowie, właśnie na spotkaniu z dużymi rodzinami, prezentowałam w kampanii wyborczej. Proszę przeczytać. To jest projekt, który stał się bazą projektu, który dzisiaj przyjmujemy. Szanowni państwo, w tym projekcie jest bardzo wyraźnie napisane, że jest próg dochodowy, że wprowadzamy takie rozwiązanie, które w zależności od progu dochodowego przyznajemy świadczenie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeżeli rodzina ma dochody poniżej progu dochodowego, również na pierwszy. Nie zakrzyczycie głosu polskich rodzin. Nie zakrzyczycie państwo tych tysięcy głosów, które płynęły do nas w trakcie przygotowywania tego projektu. Mam, tat, rodziców, ojców, tych wszystkich, którzy wiedzą doskonale, że potrzeba dzisiaj wsparcia dla polskiej rodziny. Chciałam też serdecznie podziękować właśnie im wszystkim. Dziękuję polskim rodzinom za to, że zainspirowały nas do tego, byśmy ten program przygotowali i dzisiaj go realizujemy. To jest święto polskiej rodziny. Chcę też bardzo serdecznie podziękować pani minister Rafalskiej i jej zespołowi. Bo to przede wszystkim jej ogromna praca i determinacja doprowadziła nas dzisiaj do tego momentu, kiedy, tak jak mówił pan poseł Szefernaker, nie upłynęło jeszcze 100 dni rządów Prawa i Sprawiedliwości, a ten projekt jest już realizowany. To jest zasługa w dużym stopniu przede wszystkim właśnie pani minister i zespołu. Ale chcę też podziękować klubowi parlamentarnemu Prawo i Sprawiedliwość za to, że tak szybko i sprawnie przebiegały prace w komisjach nad tym projektem. Dziękuję panu marszałkowi za to, że projekt w ciągu tygodnia mogliśmy tutaj przygotować i może być dzisiaj przyjmowany. I dziękuję również państwu,
Dziękuję również opozycji. Dziękuję wam za to. Dziękuję państwu za wasze głosy. Ja myślę, że polskie rodziny ocenią, po czyjej stronie jest racja. Ale mówicie państwo o dzieleniu dzieci na lepsze, gorsze. Z naszych ust nigdy nie padło stwierdzenie, tak jak wy to mówicie, a wczoraj nawet była pani premier w jednym z programów telewizyjnych powiedziała, że to są pieniądze dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Nie. To są pieniądze dla wszystkich polskich rodzin. Ja nie dzielę rodzin. Ja nie dzielę rodzin w zależności od tego, czy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, czy głosują na Platformę, na PSL, czy na Nowoczesną. To są polskie rodziny i o nie powinniśmy dbać bez względu na to, jakie są ich poglądy. Zadam takie pytanie posłom przede wszystkim Platformy, w mniejszym stopniu PSL-u, ale również. Czy pamiętacie państwo takich polityków, którzy w kampanii wyborczej mówili, że nigdy nie podniosą podatków, a premier tamtego rządu, który oni utworzyli po wyborach, powiedział, że osobiście wyrzuci z rządu każdego ministra, który przyjdzie do niego z podwyższonym podatkiem. A potem zagłosowaliście za podwyżką VAT-u 23%. Czy pamiętacie państwo takich polityków, którzy w kampanii wyborczej mówili, że nie podwyższą wieku emerytalnego, a potem podwyższyli? Polskie rodziny o tym pamiętają. Szanowni państwo, to jest dobry program. To jest ambitny program. Tak, my nie ukrywamy, że to jest program ambitny. Taki, jakiego jeszcze nie było w Polsce. Bo my nie chcemy, żebyśmy ciągle trwali w marazmie, który przez 8 lat był utrzymywany. Chcemy ambitnych programów dla Polski. Mówicie państwo o kłamstwie, o oszustwie. Warto, zanim komuś się zarzuci kłamstwo czy oszustwo, spojrzeć we własne oczy. I przypomnę jeszcze raz, podwyższony wiek emerytalny, podatki. Ja powiem w ten sposób, drodzy państwo. Ja osobiście wam wybaczam. Jest rok miłosierdzia i w związku z tym ja wam wybaczam. I możecie mnie nazywać kłamczuchą, możecie mnie nazywać oszustką, ale ja wiem doskonale, moi drodzy, że to jest wyraz waszej bezradności i strachu. A polskie rodziny nie zasługują na taki poziom dyskusji, jak tutaj państwo zaprezentowaliście. Wprowadzamy program, który jest kompleksowym, systemowym programem wspierania polskich rodzin. Ważny jest ten element wsparcia finansowego dla tych rodzin, które dzisiaj są w trudnej sytuacji finansowej. Ale nie wiem, czy nieistotniejszy i czy nieważniejszy jest ten element, o którym wy państwo nie chcecie mówić, bo przez 8 lat nie zrobiliście nic w tej sprawie. Czyli perspektywa demograficzna. Jeżeli nie podejmiemy tego wyzwania, jeżeli nie będziemy odważni, żeby wprowadzić takie projekty, to Polska będzie cały czas wymierała. Czy tego chcecie? Szanowni państwo, jeszcze raz mówię.
Ja wam wybaczam, bo jest rok miłosierdzia. Szanowni Państwo, wprowadzamy program, który daje możliwość dla polskich rodzin naprawdę godnego życia. Dzisiaj polskie rodziny na to czekają. Ja wiem, bo w trakcie tego posiedzenia powiedziano mi również, że naszą debatę oglądają panie, które w jednym z warszawskich szpitali leżą w tej chwili na oddziale patologii ciąży. Wiele z nich jest po raz pierwszy w ciąży. Wiele z nich jest pierwszy raz w ciąży i trzymają kciuki, żeby ten program przeszedł, bo dla nich to jest szansa na kolejne dzieci. Ja nie będę schodzić do poziomu dyskusji, jaki Państwo prezentujecie, bo uważam, że polskie rodziny na to nie zasługują. Chcę jeszcze raz powiedzieć. Wprowadzamy kompleksowy program prorodzinny. Przełomowy program. Nie braknie pieniędzy w polskim budżecie dla polskich rodzin. Bo my, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, jako priorytet stawiamy właśnie rodziny. I to będzie ten cel, który będziemy realizowali przez kolejne lata. Wprowadzamy program, który daje szansę wszystkim polskim dzieciom. To jest program dla rodzin. I nie ukrywamy również tego, że dla nas właśnie ważna jest rodzina. I zrobimy wszystko, żeby polska rodzina miała poczucie godnego i bezpiecznego życia. Drodzy Państwo, dzisiaj wybór jest prosty. Za chwilę przystąpimy do głosowania. Ja nie będę dzisiaj Państwa namawiać ani apelować do tego, byście ten program poparli. Każdy z nas, parlamentarzystów siedzących tutaj w tej sali, w swoim sumieniu musi zadecydować, czy stoi po stronie polskich rodzin, czy stoi po stronie rodzin, które dzięki temu programowi będą miały ogromne wsparcie w wychowaniu dzieci przez 18 lat. Że państwo bierze znaczącą część wydatków, które rodzina ponosi na wychowanie dziecka. Czy państwo chcecie stanąć po stronie polskich rodzin? Czy stajecie po stronie partykularnych, politycznych interesów własnych środowisk politycznych? Dziękuję bardzo. Po głosowaniu. Rodzina, 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 rodzina. Dziękuję, pani premier. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 238 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów, za głosowało 261, przeciw 43, wstrzymało się 140 posłów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Czego się boicie? Czego się boicie? Proszę państwa,
A zaraz.